Przyjrzę Państwu, przed nami pierwsza część konferencji prasowej po spotkaniu pomiędzy Legionem Białystoka a Koroną Kielce w ramach 1/4 Fortuna Pucharu Polski. Naszym gościem jest trener Korony Kielce, pan Kamil Kuzera. Dobry wieczór, trenerze. Dobry wieczór. Poproszę o podsumowanie spotkania. No cóż, może ja odbiegnę trochę od piłki. Są po prostu takie momenty w życiu, że jeżeli jesteś na coś przygotowany, robisz wszystko, żeby osiągnąć swój cel, zostawiasz przy tym naprawdę mnóstwo zdrowia, mnóstwo dobrych rzeczy, a pomimo tego przegrywasz. I oczywiście jest sportowa złość, ale chyba więcej takiego troszeczkę smutku po prostu, bo dzisiaj naprawdę zrobił mój zespół absolutnie wszystko, co było w jego mocy do tego, żeby przejść do następnej rundy. Niestety tak się nie stało i musimy się z tym zmierzyć. Natomiast ja dzisiaj widziałem, stojąc z boku, zespół, który był gotowy na wszystko. Zespół, który bardzo chciał sięgać po swoje marzenia. Niestety to się nie udało. Natomiast zrobiliśmy, tak jak powiedziałem, absolutnie wszystko i dzisiaj po prostu jestem dumny z mojego zespołu, pomimo tego, że nie skończyło się to dla nas dobrze. Natomiast zrobiliśmy, tak jak powiedziałem, absolutnie wszystko i taka porażka na pewno nas wzmocni. Oczywiście dzisiaj jest smutny dzień dla nas, bo ciężko będzie się cieszyć, natomiast jedziemy dalej, pracujemy dalej i jeżeli będziemy pracować w ten sposób, jak pracujemy, to wszystko po prostu będzie dobrze. Dzisiaj niestety okazaliśmy się troszkę słabsi. Dziękuję. Dziękuję bardzo i zapraszam do zadawania pytań. Wyższy trenerze Michał Gajos, Radio Kielce. Ja w zasadzie bez pytania, bo trudno powiedzieć po tym meczu. Chciałbym, myślę, że nikt by w głosie razem tutaj z tymi kibicami podziękować za tą fajną przygodę. Co prawda ktoś powie, że to tylko ćwierćfinał, ale oprócz tych kibiców, którzy tutaj się zjawili, to pewnie ci wszyscy, którzy nie mogli tutaj przyjechać, też chcieli podziękować. No tutaj pewnie można by ten mecz rozkładać na czynniki pierwsze, ale chyba wszyscy widzieli, że Korona nie zasługuje do końca na to, żeby być w Ekstraklasie na 15. miejscu i dzisiaj to pokazaliście. Ja dziękuję. No tak, to ja się tylko może jeszcze odniosę do tego, że rzeczywiście bardzo mocno czuć było napięcie przed tym meczem w mieście u nas. Czuć było wsparcie naszych kibiców. Dało się odczuć to, jak mocno wszyscy wierzą w ten zespół, jak mocno wszyscy pragną tego, żebyśmy przeszli dalej. Natomiast to, co powiedziałem wcześniej dzisiaj, pomimo tego, że odpadliśmy, mamy prawo być dumni z tego zespołu, bo dzisiaj to była Korona, którą chcemy wszyscy oglądać. Dziękuję. Jerzy Kłakowski, Radio Białystok, trenerze, ja też nie mam pytania. Dokładnie chciałem powiedzieć to, co kolega Mączy z Kielc. Ja zachrypuję, jak pan słyszy, dzięki tym emocjom stworzonym przez was. Chcę powiedzieć, że w ciągu meczu bardzo często was chwaliłem. Myślę, że więcej nie trzeba mówić. Dziękuję za ten mecz. Tak po prostu. Znakomicie to oglądało. Dziękuję bardzo. Przed nami druga część konferencji prasowej. Na początku chcielibyśmy podziękować wszystkim kibicom, którzy dzisiaj naprawdę do końca nam dopingowali nasz zespół i pomogli w awansie. Frekwencja na dzisiejszym spotkaniu wyniosła 7280 osób. To jest pierwsza informacja. Natomiast druga informacja jest taka, że z uwagi na to, że nie mamy zbyt wiele czasu do następnego meczu wyjazdowego, to proszę, żebyśmy też tą dzisiejszą konferencję potraktowali jako przedmeczową z Górnikiem Zabrze. Tyle ode mnie, a teraz poproszę o podsumowanie spotkania trenera Andrzeja Siemieńca. Proszę bardzo. Dobry wieczór. Chciałem rozpocząć od dużych braw i gratulacji dla drużyny za to zwycięstwo. Bardzo ważne zwycięstwo, ale zwycięstwo, które kosztowało nas dużo serducha, dużo intensywności, dużo zaangażowania, dużo determinacji. Uważam, że z dwóch stron tak ten mecz wyglądał. To bardzo trudny dla nas był mecz właśnie przez tą intensywność i zaangażowanie.
No ale jeżeli stawką jest półfinał Pucharu Polski, to też nie ma co się spodziewać, że to spotkanie będzie proste. Także duże podziękowanie jeszcze raz dla kibiców i duże podziękowanie i gratulacje dla drużyny za serducho, które dzisiaj pokazali do końca i to zwycięstwo w ostatnich minutach. Oczywiście długo nie będziemy mieli czasu, żeby się pocieszyć, bo już w sobotę gramy mecz ligowy w Zabrzu i teraz musimy się skupić, żeby jak najlepiej się do tego spotkania zregenerować i przygotować. Dziękuję. Dziękuję bardzo i zapraszam do zadawania pytań. Ja zgłoszę taką delikatną prośbę, że nie będzie konferencji, ja to rozumiem doskonale, ale dzisiaj pytać o Górnika w ogóle nie ma sensu. Możecie koledzy to tam przed meczem jakoś odrzucić, bo jeszcze podziwiam. No, dwa dźwięki. Dwie wypowiedzi natomiast trenerze. Ja tak jak trenerowi Kuzerze gratulowałem tego, co pokazali, tak wam też po prostu pogratulować i to, co na konferencji prasowej przed meczem mówiłem czasami, że chciałbym obejrzeć taki mecz, gdzie już nie ma tiki-taki, nie ma, ten jest po prostu taki twardy bój, ten bój dzisiaj był. I też za to chcę pogratulować. Pytanie właściwie mam nie jedno, ale to ono jest takie bardziej humorystyczne. Kiedy bramka padła w 122 minucie, wszyscy pobiegli do narożnika i pan też tam pobiegł. Jaki czas na 60 metrów mierzył pan? Sam się muszę zregenerować teraz przed meczem. Proszę tylko na siebie uważać, bo chyba w drodze powrotnej kurtkę pan zdjął i później na końcu obserwował. Także... Jadę na USG zaraz. Na USG to nie, ale tam jakiś... Bo czułem w mięsie długowym, że nie byłem w stanie rozpędzić tej masy na tym trudnym boisku i dużo mnie kosztował ten sprint, a tak poważnie to mam wrażenie, że to też jest część piłki nożnej, takich scenariuszy jak ten dzisiejszy, które też trzeba przeżyć, też drużyna potrzebuje w kontekście budowy i osiągania czegoś wielkiego. Nie przypominam sobie, żeby za mojej kadencji taki mecz był. Oczywiście był mecz w Płocku, który też był dużą dramaturgiem, ale jednak to nie była końcówka spotkania tak jak dzisiaj i jak też sobie sięgam pamięcią tą edycję. Proszę? Taki mecz tylko w drugą stronę, w Kielcach. Tak, dokładnie, w drugą stronę. Tak. Ale jak sobie sięgam pamięcią do tej edycji Pucharu Polski, kiedy finalnie znaleźliśmy się na Narodowym, to tam też chyba toczyliśmy boje poprzez dogrywki, więc... Dokładnie, więc tam też była... No i z miedzią w doliczonym czasie, to ale doliczono. Tak, także mam wrażenie, że dużo, jak chcesz coś zrobić dużego, to też wymaga to takich scenariuszy, trochę takiej dramaturgii, coś takiego, co taki procent, który tą szalę na swoją korzyść, ale to, co chciałem powiedzieć, to że naprawdę to był bardzo trudny mecz dla nas i tutaj wielki szacunek dla Korony, bo też to w jaki sposób dzisiaj też grali, ale ta intensywność, którą narzucili to spotkanie, biorąc pod uwagę, że mieli o nas dzień krócej i grali bardzo wymagający mecz z Legią, to też świadczy bardzo dobrze o ich przygotowaniu, ale też przede wszystkim o tej takim serduchu do gry i tym zaangażowaniu i ten kielecki charakter dzisiaj tu pokazali. Tym bardziej się cieszę, że potrafiliśmy na to odpowiedzieć troszkę w innym stylu niż zawsze. Bardziej wolicjonalnie, bardziej charakterem, ale uważam, że to też jest potrzebne w piłce. To jeszcze tylko dodam, że cieszę się, że piłkarze jednej i drugiej drużyny sprawili, że zareagował pan trochę inaczej niż ustami takimi w poziomie na straconą bądź zdobytą bramkę. Super. Ja po prostu zbierałem to w sobie przez to wszystkie. Przez te wszystkie kolejki szykowałem się do tego jednego przyspieszenia. Teraz trzeba będzie poczekać znowu. Nie chcę mówić, czy to będzie mecz taki założycielski, no bo to może złe określenie, ale taki odbudowujący Jagiellonię. Może być to mecz, takie zwycięstwo wyszarpane w dogrywce? W liczonym czasie dogrywki. Znaczy ja jestem daleki od tego słowa, bo nie uważam, żeby mieli cokolwiek odbudowywać. No, wiosna to runda wiosenna jest zawsze trudna, bo drużyny walczą o swoje cele i tutaj każdy mecz trzeba będzie też wybiegać, wywalczyć i też dzisiaj jesteśmy traktowani z innego już pułapu, także
no musimy walczyć o swoje, nikt nam nic nie da za darmo i tak to będzie wyglądać, że te mecze mogą być na styku i musimy tutaj pełni zaangażowania i wiary w to, że możemy wygrywać każde spotkanie, walczyć o każdy centymetr boiska. No nikt nam tutaj przed nami się nie położy i musimy się spodziewać, że będzie trudno po prostu. Dziękuję. Dobry wieczór, Denis Dawidziuk, Jagiellonianet. Trenerze, chciałem zapytać, z czego wynikała zmiana Guyamby? Ze względu na to, to pytanie wynika z tego, że ja miałem przyjemność oglądać spotkanie z Ultry i tam było bardzo dobrze widać jego pracę, zwłaszcza współpracę z obrońcami. Moim zdaniem bardzo dobrze się ustawiał bez piłki do Diegeza czy też Skrzypczaka i był takim, powiedzmy, czynnikiem, który dawał bardzo dużą płynność gry i transferowania tej piłki i troszeczkę, że tak powiem, było na trybunie wzburzenie, że jest tak szybka zmiana i tak wczesna tego zawodnika. Skoro to tak wyglądało na trybunach, to ja się bardzo cieszę, bo to znaczy, że wzmożona będzie rywalizacja w środku pola. Z czego ta zmiana wynikała? Zmiana taktyczna po prostu. No, podjąłem taką decyzję, tak oceniłem sytuację i tyle. No, zawodnicy, którzy pojawiali się na boisku, to też powiedzmy do tej pory to byli nasi fundamentalni podstawowi piłkarze, więc no, chciałem tutaj wykorzystać ten moment, żeby troszkę podkręcić tempo. Po prostu zdarzyło się tak, że praktycznie po w pierwszej akcji, po zmianie, to straciliśmy bramkę. No tak bywa w piłce, no. Drugie pytanie. Dzisiaj nie było Jose. Jak generalnie wygląda sytuacja kadrowa przed Górnikiem? No Jose pasował za kartki. Okej. A jeśli chodzi o resztę drużyny przed Górnikiem? No zobaczymy, bo dzisiaj ani Jet, ani Khan nie mogli znaleźć się w kadrze meczowej. No ale mamy jeszcze dwa dni do wyjazdu do Zabrza i będziemy tutaj walczyć z czasem, będziemy podejmować przed samym meczem decyzje w sprawie jednego i drugiego. Okej, i ostatni temat. Ja wiem, że się robi coraz cieplej, ale trenerze, zdecydowanie golf, bo idzie lepiej. Jak się przygotowuje do meczu, to przeglądamy z żoną zawsze szafę i sobie przypominamy, a ten był na Legii, ten tutaj, ten tu. Dobra, tego już nie zakładamy, ten tu już po domu tylko. No ale nie wiem, co zrobić, bo jak będzie czerwiec, to w golfie raczej, znaczy w maju w golfie raczej nie będę paradował. Znaczy generalnie nie jest takie coś, że człowiek wierzy w takie tematy, ale to nie działa, że ja założę golf i będziemy wygrywać spotkania, także musimy swoje wypracować na boisku i jakby to było takie proste, to bym, proszę mi wierzyć, bym się nie był nawet chodził w nim cały czas. Jagiellonii to jest tradycja, bo trener prowadzi też tam manewrowo. Okej, okay. No teraz jak to jest podkreślone, to już będę miał pod presją będę. Zaraz założę inny już trykot i potem będzie zwalane, że nie było golfa. Nie, no spokojnie oczywiście. Wiem, że są znaki, ja też parę takich mam ze sobą zawsze w meczu, ale generalnie chyba nie wygraliśmy wszystkich spotkań do tej pory, a te znaki powtarzam, więc to chyba nie jest tak, że trzeba to mieć. Chyba człowiek tak psychicznie czasami się bezpiecznie czuje.